Witajcie kochani w ten przepiękny majowy poranek. Dzień zaczynam zawsze od wyjścia na taras, sprawdzenia pogody, no i odrobienia kawki. A nasza dziewczyneczka, co tam wcina? Bułeczka. A jaka to bułeczka? Czosnkowa. Czy to jest twoja ulubiona? Przed tym, że mam dwie ulubione. Jakie? Taką jedną z innymi, z taką, w takim opakowaniu, z takie słodziutkie są. Bez żadnego dodatku. A może jajeczko do tego, na śniadanko? Ugotowane? Usmażone. Dobrze, mamusia bierze się do roboty. Haniulka, zawołałabyś tatusia, że jest już śniadanko. Ale teraz to wstało. No wszyscy wstaliśmy, ale trzeba zjeść, bo ty już zobacz. Kończysz. I wszystko stygnie. Wołaj tatusia. Tata! Przyjmij to! Idę, idę. A ja śniadanko biorę. Dzisiaj zjemy sobie tu. Bardziej oświetlone. Na tatę, a zawsze na Wielkanoc tak samo było. Musieliśmy na was dwóch czekać, bo tata miał kleszcza. Bo tata miał kleszcza. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Kleszcza trzeba było wyciągnąć, aby poczekał się ze śniadankiem, tak? I było nam zimno. Zimno. Ja się brałam kurtkę. A teraz na kogo czekamy? Na tatę. Bo jak zwykle co? Bo jak zwykle opóźnia się. Opóźnia się. Dostanie mandat. Mandat mu dasz? Tak. Wystygnie kawka. Mandat 150. A ty pijesz kawkę? Ja mam soczek. Soczek. To czekamy. I jest nasz spóźnialski. Jestem. Musiałem się oskrobać, bo mam coś takiego, że jak się nie ogolę, to mnie zaraz twarz piecze. Także jak zwykle no spóźnialski. Brodę. No szorstką brodę, mam szorstką brodę. Także witamy was o poranku. My zaczynamy dzień od śniadanka. Ja tradycyjnie rower. A co dziewczyny będą robić, to nie wiem. Pewnie nagrają, co będą robić. Co będziemy robić, Haniu? To co zawsze, nie? Gary, sprzątanie, pranie. Co? Pomyślisz. Dzisiaj pojedziemy po te pet shopy, bo Michaela chyba zapomniała. Jak będę miała chwilę, bo dzisiaj mam kupę roboty, jak zawsze. Jeszcze na trampolinę pojedziemy. Także smacznego, kochanie. Smacznego. Zostańcie z nami, zobaczycie, co się u nas będzie działo w ciągu dnia. A na to też nie mamy wpływu. Dzieje się zawsze dużo. Na trasie swoich przyjazdów rowerowych mam też usytuowaną taką wieżę wodociągową, wieżę ciśnień. Przejdziemy się koło niej, pokażę wam, jak ona wygląda. Stoi sobie opuszczona. Wybudowana była w trakcie I wojny światowej. Podniszczona trochę, nikt o to nie dba. Wiadomo, jak to stare obiekty popadają w ruinę. Tu jest główne wejście do tej wieży. O. Kiedyś byłem u góry na niej, jak pracowałem jeszcze w wodociągach. Piękny obiekt, ładne miejsce. Może kiedyś, jak będę miał kasiorę, to kupię to i zrobię tutaj mieszkanie.
ale na razie pozostaje tylko zwiedzanie. Krzysiu rekreacyjnie sobie śmiga na rowerze, a ja rekreacyjnie sobie pracuję. My ciężko pracujemy, prawda? Hania, pogniewana jesteś? Zaraz ci dam kartkę, jak chcesz. Także do roboty, do roboty! Właśnie do sklepu dostarczył nam przesyłkę kurier. Dużą przesyłeczkę, już Wam się chwalę i pokazuję, co to jest. Jak zapewne wiecie, organizujemy zlot poszukiwaczy i trzecie Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych Lidzbark 2023. I dotarły właśnie dwa duże banery reklamowe, które będą powieszone na miejscu całego tego wydarzenia. Piękne, kolorowe dwa duże banery o wymiarach 2 metry na 3. Jako pierwsi możecie obejrzeć te banery i zobaczyć i sami ocenić, jak one wyglądają. A tymczasem u nas w domu. Co Hania robisz? Jaka Hania? A kto ty jesteś? To jest McDonald's. McDonald's? To ja mogę coś zamówić? Pani ekspedientko, poproszę maka, dużą kolę i kawę. Co jeszcze? Jeszcze raz? I loda. Maka, dużą kawę i loda. Nie mamy lodów. To może... Mogę pan zrobić tylko fryteczki, jajko albo tylko to i kawę. To poproszę. Kawę i co jeszcze? Kolę. Nie mam coli. To wodę mineralną. Nie ma. A co jest? Frytki. Tylko kawa. To poproszę frytki i kawę. Spaczko, kaczko. Ile się należy za to? Proszę podliczyć. Dobrze. Proszę podliczyć i powiedzieć ile. Poczekaj. Dwa. Do. Proszę pani, ile za to płacę? Czekaj! No jak ty się do klienta odzywasz? 100 miliard 50 380 zł. Już płacę. To dawaj ty kapciu. A tymczasem w naszej jadłodajni, nie w Hani, McDonaldzie, co się gotuje? Gołąbki fruwają. Gołąbki fruwają? Żeby ci nie... Apetycznie to wygląda. Tu jedne, a tu będą w sosie. Pindorowe. A kiedy będziemy to jeść? No jeszcze chwilę. No to czekamy. No wy poczekacie. Spójrzcie, jak w mgnieniu oka wyrosły mi kwiatuszki. Boże, zniknęły mi. A, są. A tutaj wsiałam sobie kwiatki z paczuszki. Poczekam, aż wyrosną. A co wy robicie? Opalacie się? Degustacja gołąbków, Ewelinki. I co? Na szybkiego, bo muszę jeszcze do miasta wyskoczyć. Bardzo dobre. Na pewno, nie oszukuj, mów prawdę. Przysięgam, bardzo dobre. Nawet kitek stoi i chciał zjeść. A kiedy on nie stał? Gdzie, 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 gdzie? Miu, miu. A poczekaj, mama, ja wam pokażę widzowie. Widzowie, pokaż widzowie. Kotek, zamiast słodko? Ma zamiałczyć słodko? Zamiałczyć słodko? Kotek, zamiałcz słodko? A może to się zamiałczy słodko? Ale kotek umie to tylko... Kotek, zamiałcz słodko? Kotek... Kotek... A nie chcę. Ale ty jesteś słodziak. Psichu. Myślisz, że tak będzie? Gdzie się wybierasz? Na treningi.
na trening. Oliwia, jest bardzo gorąco. I jeszcze jak będziecie mieć na dworze trening, to w tym czarnym kolorze się upieczesz. Smacznego. Dziękuję. A dalsza część dnia oczywiście to praca na ogrodzie. Rąk ci brakuje? Za mała jesteś? Za krótkie rączki. Za krótkie rączki. Powiedz naszym widzom, co my tu dzisiaj robimy. Podwiązujemy nasze pomidorki, żeby się pięły. Do góry, także akcja podwiązywanie. I ja mam do wykopania parę korzonków, bo nam tutaj zarastają. I jeszcze zasadzimy ogórki. Ogóraski. Wiesz co, chyba nam sznurka nie starczy, będziemy musieli go podzielić na części. Się zrobi. To dawaj, bo samo się nie zrobi. Zanim Ewelinka zacznie siać ogóraski, podszedłem jej trochę nabrać wody, ale też wam pokażę piękny, ładny widok jeziora Suskiego. Wiecie, że dzisiaj, zobaczcie, tutaj jest hangar i jakby zarośnięty teren, a kiedyś to była plaża. Tutaj spędzałem też swoją młodość, w tym oto miejscu. Ubawiłem się jak nic, bo człowiek nawet kopiąc w ogródku znajduje różne rzeczy, a w tym przypadku moneta. Zobaczcie, tu była pod korzeniem, zaświeciło się, także zwróciła moją uwagę. A zaraz wyciągnę i zobaczę, co to jest. Myślałem, że coś starszego. Nie wiem, jaki nominał, zaraz zobaczę. 50 groszy z 1976 roku. Łot, taka niespodzianka na ogródku. Także pamiętajcie, jak będziecie kopać, przekopywać swoje ogródki, zwracajcie uwagę, co jest pod łopatą. Bo może być coś ciekawego. Woda z jeziora najlepsza. Ciekawe. Odżywcza. Czy nam coś tutaj wyrośnie? No będziemy podglądać. Zobaczymy. Będziemy pokazywać też naszym widzom postępy naszych prac tutaj na naszej działce. A jest co tu robić, jak sami widzicie. Nie zdążymy zrobić jedno, a drugie już zarośnie. Syzyfowe prace. Jak my to kochamy. Syzyfowe prace. No ale coś trzeba robić. Zaoramy te miejsce i zasadzimy nową trawę. Ale to dopiero po zlocie, po 21 maja. Także jak dopniemy sprawę do końca ze zlotem, pozamykamy wszystkie sprawy z tym związane, to wtedy bierzemy się znowu za ogródek. Na pewno tutaj będzie orka i będzie siew. A na dzisiaj kończymy naszego vloga i do zobaczenia w dniu jutrzejszym. My jutro śmigamy do Izbarka. Zostańcie z nami, zobaczycie, co tam będzie się działo.